Ekscelencjo, drogi księże biskupie Witali, szanowni przedstawiciele władz państwowych z Polski i Ukrainy, drodzy kapłani, osoby życia konsekrowanego, drodzy pielgrzymi z Polski, umiłowani bracia i siostry. W naszej codzienności pośród wielu trudności pojawiają się znaki nadziei. Jednym z takich znaków jest dla nas Maryja. Nie dziwi zatem fakt, że w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski myśli i modlitwa Polaków na całym świecie biegną do niej, zwracając uwagę całego świata, że mamy Królową będącą wielkim znakiem nadziei dla całego naszego narodu. Miłości do Maryi wierzący ludzie uczyliśmy się od dzieciństwa. I ta miłość pozostała i trwa. A Maryja stale czuwa przy nas, jakby chciała powiedzieć słowami wiersza Marii Konopnickiej: Nigdym ja Ciebie, ludu, nie rzuciła, nigdym od Ciebie nie odjęła lica. Jam po dawnemu moc Twoja i siła, Bogu Rodzica. Potwierdza tę rzeczywistość również wotum Polaków emigrantów znajdujące się w Paryżu w kościele Matki Bożej Zwycięskiej, gdzie na marmurowej tablicy widnieje złote serce przebite 7 mieczami. W sercu tym zawarte jest to, co Polacy mieli najdroższego. Grudka ziemi ojczystej, okruszynka chleba, szczypta soli bielickiej, kilka monet i krzyż walecznych. A wokół serca widnieje napis: Bogu Rodzicy Dziewicy, wotum Polaków, w jej sercu zawsze nadzieję mających. Piękne i wymowne wotum symbolizujące miłość do ojczyzny, którą oddali w jej władanie i chociaż losy rzuciły ich na obcą ziemię, to mieli poczucie, że ona jest z nimi. Matka Boża ma prawo do tytułu królowej, ponieważ pochodziła z Dawidowego królewskiego rodu. Była matką króla i pod krzyżem uczestniczyła w dziele odkupienia. Tam z woli Jezusa została matką królową Chrystusowego Królestwa. Jakże dobitnie zabrzmiało w tej lwowskiej katedrze echo słów Jezusa: Oto matka Twoja, gdy 1 kwietnia 1656 roku król Jan Kazimierz powierzał Królestwo Polskie opiece Maryi, mówiąc: Wielka Boga człowieka Matko, Najświętsza Dziewico, Ciebie dziś za patronkę moją i za królową państw moich obieram. Wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam. Przyrzekam przeto Tobie i Twojemu Synowi, Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, że po wszystkich ziemiach Królestwa Mojego cześć i nabożeństwo ku Tobie rozszerzać będę. Do litanii loretańskiej zostało wówczas dołączone wezwanie Królowo Korony Polski, o czym mało kto już pamięta, że to dokonało się tutaj. Dlatego ile razy klękam przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej w katedrze w Lwowie, tyle razy świadom jestem, że klęczę przed Królową mającą swe dzieci w Polsce, w wielu krajach zachodniej Europy, w obu Amerykach, za Uralem, dalekiej Syberii i tu w Ukrainie.
rozległe i rozproszone jest jej królestwo i różne są tego przyczyny. Jednych z Polski wyrzucili zaborcy, inni opuścili ojczyznę za chlebem, a jeszcze innych oddzieliła granica. Jednak mimo tak wielkiego rozproszenia jest ktoś, kto łączy rozrzuconych po świecie Polaków. I tym kimś jest ona, matka i królowa, do której wołają w jednym języku, uciekając się pod jej obronę. Umiłowani bracia i siostry, młoda dziewczyna wyznała, myśląc od kilku dni o dzisiejszej uroczystości, zastanawiałam się, kim dla mnie jest Matka Boża. Pierwsza nieco przygnębiająca myśl, która mi się nasunęła, była taka, że za mało modlę się do Maryi i za mało o niej myślę. Jakoś tak zapominam o niej na modlitwie. Już postanowiłam nieco pogłębić moją bardzo ogólną wiedzę o niej, o jej postaci i sposobie życia. Gdy o niej myślę teraz i gdy do niej się modlę, to zachwyca mnie przede wszystkim jej zawierzenie i posłuszeństwo Bogu. Ona jest cała dla Boga od początku do końca. Ta jej postawa zasłuchania wobec Boga głosu wzbudza we mnie ogromne pragnienie jej naśladowania. Dlatego Maryję proszę o to, by modliła się za mnie, bym umiała zaufać i zawierzyć, bym we wszystkim szukała Boga, a nie siebie samej. My także prosimy o wstawiennictwo tę, którą Apokalipsa ukazuje jako niewiastę obleczoną w słońce z księżycem pod jej stopami i wieńcem z 12 gwiazd. Od chrztu naród polski wziął Maryję do siebie. Jest ona w naszych sercach, w naszej pobożności i w naszej historii. Dlatego śpiewamy: Tyś wielką chlubą naszego narodu. Matka naszego Pana i Zbawiciela, Matka Kościoła, jest naszą Matką. W 1962 roku święty Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski, niebieską opiekunką naszego narodu. Jej wstawiennictwo wspiera nas w zmaganiach z szatanem, z przeciwnościami, z własną słabością. Przykład Maryi pobudza nas, byśmy szukali woli Bożej w naszym codziennym postępowaniu. Oddanie się jej do dyspozycji jest pewną drogą do tego, aby zwycięstwo Jezusa objawiło się w nas samych, w naszych rodzinach i całej Ojczyźnie. Maryja, nasza Matka i Królowa, uczy nas służyć Bogu i przyjmować wszystkie doświadczenia, jakimi Bóg nawiedza nasz naród. Towarzyszy nam nie tylko w zwycięstwach, ale i w cierpliwym znoszeniu zmartwień. Dziś każdy z nas, świadomy macierzyńskiej opieki Maryi, może przyozdobić jej koronę poprzez pokonywanie swoich wad, zawierzenie Bogu, ufne znoszenie niedogodności, służbę na rzecz potrzebujących wsparcia, zrozumienia. Moi kochani, zmienne koleje losu przechodził nasz naród, gdy spotkał i poznał Maryję. Różne burze przechodziły nad polską ziemią. Świeciły nad nią łuny pożarów, nieszczęść i wojen. Ale naród nasz nigdy nie wyparł się Matki Bożej, swej Matki, która zawsze przychodziła mu z pomocą. Podczas ostatniej wojny Polacy przeżywali herodowe dni i noce zgotowane im przez najeźdźców zachodu i wschodu. Ale i wówczas żyli nadzieją zwycięstwa, bo przyświecało im światło z jasnej góry, które jak pisał Hans Frank, dla Polaków nigdy nie zgasło.
Nie zgasło też to światło po wojnie, gdy przyszło prześladowanie Kościoła. Ono paliło się zawsze tutaj, a tym światłem była i jest ona śliczna gwiazda miasta Lwowa. Dlatego proszę, byśmy nigdy nie zapomnieli o niej. Byśmy kochali swoją Królową, będąc do niej podobni, w zaufaniu woli Bożej, ukochaniu Chrystusa, wzajemnej trosce o siebie i w wytrwaniu nawet wtedy, gdy trzeba będzie wejść na Golgotę. Pod krzyżem swego Syna uczy nas, że można wytrwać w ciężkich chwilach życia, broniąc w sercach wiary, nadziei i miłości. Pamiętajmy, ona jest z nami jako nasza Matka, która wszystko rozumie i sercem ogarnia tych, którzy się do niej uciekają. Amen.